Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Dzisiaj sobie zagramy Sasuke na Awakening Type'ie. Tak, niech będzie, zobaczymy jak się nim gra. Kontra Mecha Naruto, oczywiście Sasuke oraz Itachi są razem. Mecha Naruto standardowo z Naruto i Hinatą. Na razie tylko tyle postaci jest, więc z tymi musimy się zadowolić. Zobaczymy jak Sasuke się gra. Mówi się, że jest bardzo przekoksowaną postacią. Ale zobaczymy. No, złą nigdy nie był, jeśli chodzi o poprzednie części. A jak w tej części wygląda walka nim online, z tego co właśnie tam mówią ludzie, to wszyscy nim grają. Ale jak to się będzie miało do reszty postaci, które wyjdą, bo tutaj jak widzicie na razie mamy tylko 4, więc zobaczymy. Okej. No dobra, co on tu potrafi? Na razie widzę, że Susanoo wszystkie te jakieś gdyby obronne techniki wiążą się właśnie z Susanoo. W sumie tak samo było w poprzednich częściach. Troszeczkę ma ostrza inne teraz, bo ma połączenie Amaterasu z ostrze Amaterasu oraz ostrze Chidori. Nie, dobra, czekajcie, zobaczymy. Możemy zrobić Team Ultimate Jutsu? My możemy? Nie, my nie możemy. To może zrobić przeciwnik, sorki. Okej, zobaczymy jak uwolnienie wygląda. No jest troszeczkę inaczej, zobaczcie, on tutaj ma... znaczy wygląda tak samo, ale ma jeszcze chyba tą tarczę z Amaterasu, tak mi się zdaje. Nie wiem, ta czarna tarcza to jest chyba z Amaterasu. Palącego tego... tego ognia, który nigdy nie gaśnie. No i dobra, słuchajcie, pierwsza walka za nami. Zobaczymy jak w drugiej. Spróbuję zrobić właśnie ten Team Ultimate Jutsu. Znaczy nie wiem, czy będzie Team Ultimate Jutsu, bo wybrałem inny tryb gry. No ale zobaczymy. Okej, albo Kakashi, albo Naruto. Biju Naruto. No, Kakashi. Okej, druga walka. Let the battle begin. No to lecimy. Od razu wiecie co, z grubej rury spróbujemy szybko tutaj go doprowadzić do krytycznego tego poziomu HP. A później spróbujemy go wykończyć jeszcze. Wiecie co, nie mam porównania za bardzo z tą postacią, ponieważ no bym musiał zagrać przeciwko komuś najlepiej niż tutaj przeciwko komputerowi. Grać się fajnie gra, nie powiem. Być może ma jakiś tam spamujący atak, który właśnie wszyscy wybierają. Ale jeszcze tego nie rozkminiłem. Dobra, dawaj. No okej, to ekstra wygląda, powiem wam. Nawet nie wiem co się tutaj działo i kto atakował. Znaczy ja atakowałem również, ale nie wiem kogo były te prądy, ponieważ i Kakashi i Sasuke mają podobne jutsu. Znaczy z tego samego to się wywodzi. Okej, słuchajcie, jest już praktycznie na wykończenie, mógłbym zrobić chyba już finishera. Ale mi przypieprzył. Dobra, robię uwolnienie jeszcze raz.
Ataki nie wiem, albo są silniejsze, albo po prostu te komba, które wyprowadza się z Sasuke, są naprawdę duże ilości życia zabierają. No i fajnie się je łączy, to też trzeba powiedzieć. Dobra, ostatnia walka. Let the battle begin. Right here. Inferno style. Flame control. Właśnie teraz wiecie co, zastanawiam się czy w ogóle mogę zrobić Ultimate Jutsu Finisher, kiedy wybrałem ten typ Awakening. No ale powinno być też coś takiego. Tam był, znaczy, tam był Awakening Ultimate Team Jutsu Finisher. Ale chyba powinien być po idyczy taki atak. Okej, dobra, czekajcie, bo trochę mnie tutaj skosił i to nawet ostro Naruto. Musimy trochę mu oddać. Dobra, wcisnę go. A, raczej nie. To jest bardzo fajne, wiecie? Zobaczcie ile to życia, ile to obrażeń zadaje po prostu. Jak wykonam oczywiście prawidłowo cały ten atak, jak on nam nic nie zablokuje. Podoba mi się, wiecie co, ta obrona z Susanoo. Fajnie to wygląda właśnie. I'm ready. I'll show you despair. Okej, dobra. Nie wykończymy go. No na tej formie naprawdę szybko schodzi życie. Oczywiście przeciwnikowi. Wystarczy kilka takich machnięć, zobaczcie. Praktycznie pasek. No już prawie nie ma, zaraz zobaczymy. Praktycznie nie wiem, 2-3 machnięcia zrobiłem i cały pasek mu zszedł. O kurczę. No niedobrze, on zrobił uwolnienie także, ale udało się, pięknie. No okej, kochani, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!